Czy wzywała pani pomoc medyczną? Panie doktorze, bo jestem taka słaba. Chyba zaraz zemdleję. Mam mroczki przed oczami. Ojej, to bardzo niedobrze. Musimy coś szybciutko na to poradzić. Proszę się mnie mocno trzymać. A pan doktor tak teraz jest? Oczywiście, jestem specjalistą wszelkich specjalizacji. A tak, potrzebnych sprzętów medycznych? Droga pani, ja sprzęt mam. Mam też rentgen w oczach. Tak właśnie się czuję. Jakby mnie pan teraz prześwietlał. Dokładnie, szybciutko. Musimy zrobić prześwietlenie. Proszę tędy, proszę tędy. Gdzie dokładnie boli? Tutaj. Ojej. Ale proszę mnie zbadać dokładnie na zdrowie przede wszystkim. Oczywiście. Gdzie jeszcze w takim razie? I tutaj. Cześć. Cześć, Zuza. Zuzka, serio? Co? Przecież też tu mieszkam. Nie wiedziałam, że jesteś w mieszkaniu. Przecież nie rozmawiamy ze sobą od rana, prawda? Mogę cię prosić, żebyś poczekał na mnie w pokoju? Tak. Dziękuję. Zuzka, zrobiłaś to specjalnie. Że niby co? Specjalnie zepsułaś mi randkę. Ja zepsułam ci randkę? Naprawdę? A nie miałaś być przypadkiem u Kaśki, Franco jedna? Wiesz co, jakoś rozbolała mnie głowa i musiałam wrócić. Słuchaj, to, że ciebie Kubacki nie chce, nie oznacza, że wszyscy mają być teraz nieszczęśliwi. Czyli raczej z randki nici. O nie, wręcz przeciwnie. Teraz to dopiero będzie randka. Randka przez wielkie R. O tak! Panie doktorze! Ona. Mocniej, bardziej! Tylko strasznie, bo... Uwaga na kaloryfer! Cicho! Chodź tutaj, wariatko.